W tej prezentacji przedstawimy dodawanie filtrowania do gotowego szablonu. Za pomocą opcji filtrowania możemy wyświetlić dane pobrane z bazy, które spełniają konkretny warunek. Na przykład możemy wyświetlić listę dokumentów wystawionych po wskazanej dacie zamiast wszystkich dokumentów pobranych przed zapytaniem. Taki przykład przedstawimy w tej prezentacji. Skorzystamy z przygotowanego wcześniej wydruku zawierającego listę dokumentów. Przejdziemy teraz do podglądu wydruku, aby pokazać, że bez filtrowania zostanie wyświetlona lista wszystkich dokumentów, jakie zostały zwrócone przez zapytanie szablonu. Na szablonie został zdefiniowany parametr typu data, ale nie został on użyty w filtrowaniu, więc mimo wybrania konkretnej daty zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty pobrane przez zapytanie. Wracamy do edytora szablonów. Aby dodać filtrowanie, wybieramy z menu Dane opcję filtrowania. W oknie Edytor filtrów możemy stworzyć dowolną ilość warunków ograniczających nasze dane. Użytkownik może skorzystać z edytora filtrów lub w trybie zaawansowanym wpisać fragment kodu w języku SQL. W tej prezentacji przedstawimy tworzenie filtrowania za pomocą edytora. Dodawanie warunku najlepiej rozpocząć wybraniem rodzaju złączenia poprzez naciśnięcie na ikonę i. Domyślnie wybrane jest złączenie i, czyli AND. Użytkownik ma do wyboru cztery typy złączeń: i, czyli AND, lub, czyli OR, nie i, czyli NOT AND oraz nie lub, czyli NOT OR. W naszym przypadku pozostawimy złączenie i. Za pomocą ikony zielonego plusa, dostępnej obok wybranego złączenia, użytkownik może dodać warunek lub grupę warunków. W naszym przypadku dodamy jeden warunek, który będzie ograniczał datę wystawienia dokumentu. Po lewej stronie linii warunku znajduje się ikona kosza, za pomocą której użytkownik może usunąć wprowadzony warunek. Sam warunek składa się z trzech części: pola pobranego przez połączenie, operatora porównania oraz wartości, z którą ma być porównywana wartość z pola. Użytkownik może wybrać pole do porównania z listy rozwijanej dostępnej po kliknięciu w niebieski obszar. W naszym przypadku będzie to pole data wystawienia dokumentu. Po lewej stronie pól znajduje się ikona wskazująca na typ danych, jakie znajdują się w tym polu. Dane w polu data wystawienia dokumentu mają typ data. Po kliknięciu w zielony obszar użytkownik może z listy wybrać operator porównania. W naszym przypadku wybierzemy jest większa niż lub równa, aby wyświetlić dokumenty wystawione również dnia, który wybierzemy przy otwieraniu podglądu wydruku. Po rozwinięciu trzech kropek w prawej części szarego obszaru użytkownik może wybrać, z czym chce porównać wartości z wybranego pola. Dostępne opcje to wartość, własność oraz parametr. Opcja parametr będzie dostępna tylko jeśli na szablonie zostały zdefiniowane parametry SQL. Po wybraniu opcji wartość użytkownik musi wskazać wartość, z jaką mają być porównywane wartości z wybranego pola. Użytkownik może wpisać datę ręcznie lub wybrać ją z kalendarza dostępnego po kliknięciu na przycisku w prawej części szarego obszaru. Po wybraniu opcji własność użytkownik może wskazać pole dostępne z połączenia, którego wartości mają być porównywane z wartościami pola wybranego na początku. Po wybraniu opcji parametr, użytkownik może wskazać jeden z parametrów zdefiniowanych na szablonie. W tej prezentacji skorzystamy z tej opcji. Obszar zmieni kolory na pomarańczowy. Po kliknięciu na niego pojawi się lista parametrów, których typ jest zgodny z typem wybranego pola. Użytkownik może podejrzeć, jak wygląda warunek w języku SQL po zaznaczeniu opcji tryb zaawansowany. Zapisujemy stworzony warunek za pomocą przycisku Zapisz. Przejdziemy teraz do podglądu wydruku, aby zobaczyć efekt dodanego filtrowania. Wybieramy interesującą nas datę. Na wydruku zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty wystawione od wybranej daty włącznie.